This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open. Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym roku. Mam nadzieję, że zaczął się on u Was spokojnie, przyjemnie i przede wszystkim zdrowo. Ciągle gdzieś słyszę, że ktoś jest chory, znowu szaleją wirusy, no jak to generalnie w okresie zimowym. My pomału będziemy się już szykować na nasze takie pierwsze wakacje, które niedługo się zaczynają w nowym roku właśnie, które sobie zrobiliśmy ja i Massimo. Ale chciałam z Wami chwilę pogadać, bo w jednym z ostatnich filmów wspominałam również o podsumowaniu 2023 roku i stwierdziłam, że nie będę robić takiego oddzielnego filmu na ten temat, bo byłby zdecydowanie za długi i nie wiem, czy ktoś z Was w ogóle chciałby oglądać taki film. Ale właśnie, słuchajcie, skończyłam robić sobie podsumowanie tego mojego 2023 roku w zeszycie, który mam. Nie wiem jak Wy, ja kiedyś byłam taką osobą, która kompletnie nie robiła żadnych planów na nowy rok, nie ustalała sobie żadnych, jakiś tam wyznaczała cele i tak dalej, bo po prostu żyłam z dnia na dzień. Później był taki okres, gdzie słyszałam o tym, żeby jednak robić te plany i tak dalej, więc te plany sobie robiłam, ale wiecie co, zazwyczaj było tak, że robiłam plany i nic z tego nie wychodziło, albo przynajmniej mało z tego się sprawdzało. Ale w zeszłym roku zmieniłam taktykę. I tak Wam powiem, tak odrobinę, dlaczego zmieniłam taktykę. No bo stwierdziłam, że tak, przydałoby się robić jakieś plany, ale takie, które byłabym w stanie zrealizować. To jest pierwsza sprawa. Nie znoszę tego powiedzenia nowy rok, nowe ja, bo zazwyczaj ono się kompletnie nie sprawdza. Ale dowiedziałam się też, że jeżeli chcesz robić plany, chcesz wyznaczyć sobie jakieś cele, to musisz to robić umiejętnie, a przede wszystkim w pewnych, wyznaczyć sobie te granice czasowe, takie, które będą do zrealizowania. Czyli cele takie krótkoterminowe, długoterminowe, bardzo odległe i tak dalej. I wiecie co? To się naprawdę super sprawdziło. No bo dzisiaj tak podsumowywałam sobie te moje cele, które sobie założyłam w zeszłym roku i większość z nich udało mi się zrealizować. Między innymi właśnie dlatego, że zaznaczałam ten termin, czyli na przykład, tak Wam zdradzę, że jeden taki cel, który sobie obrałam w tym roku, to bardzo bym chciała właśnie w tym roku skompletować moje ulubione perfumy. Takie moje, które są moim znakiem rozpoznawczym. I dałam sobie na to czas, daję sobie na to czas pół roku, czyli w ciągu pierwszych 6 miesięcy nowego roku chcę skompletować te perfumy. Skąd ta decyzja? Między innymi dlatego, że nie chcę kupować już przypadkowych perfum. Nie mam żadnych współprac z markami, które mają gdzieś tam perfumy, które się tylko tym konkretnie zajmują. Nie otrzymuję też takich paczek PR-owych. No raz na jakiś czas zdarza się, że ktoś tam wyśle jakiś prezent, gdzie może są jakieś perfumy. I ta moja kolekcja tych perfum bardzo mocno się okroiła, więc to jest idealny moment na to, żeby zebrać tylko i wyłącznie te perfumy, które ja kocham, które uwielbiam, które są idealne dla mnie. Może dla Was to jest taki beznadziejny cel, każdy sobie w swoim życiu wybiera jaki chce, to jest jeden z tych, które sobie oczywiście ja wybrałam na ten rok, ale tak sobie założyłam, że te pół roku musi być i to będzie idealny czas na to, żeby to wszystko skompletować, bo sprawdziłam już, jakie są ceny tych perfum, a które są jeszcze dostępne, a które już są wycofane. Więc zrobiłam sobie całą listę. I to, słuchajcie, takie przygotowanie tego celu, wyznaczenie terminu bardzo fajnie pomaga. Więc taka moja wskazówka. Jeśli w tym roku będziecie coś planować, a w sumie to wyznaczać sobie cele, nie marzenia, tylko cele, i będziecie do nich dążyć, to zawsze wypiszcie taką realną datę. Nie tak, że na przykład w tym roku chcę schudnąć 10 kg. Nie, w tym roku, nie w tym roku, tylko na przestrzeni 3 miesięcy schudnę 10 kg. Czyli zaczynam dzisiaj i mam czas do końca na przykład marca. I robię to, i działam, i realizuję ten cel, motywuję się i rzeczywiście, słuchajcie, to się spełnia. I teraz tak, podsumowując ten zeszły rok, ten 2023 rok, powiem Wam, że bardzo dużo się działo. W ogóle weszłam w 40
Założyłam sobie wiele, założyłam sobie dużo takich zmian rozwojowych, takich osobistych. No i tak jak mówię, praktycznie wszystko udało mi się zrealizować. Teraz jak sobie tak na tym myślę, to przypomina mi się, jak na początku 2023 roku, jaka byłam zmotywowana, ile chciałam, ile miałam planów. I słuchajcie, w tym roku właśnie postawiłam między innymi na szkolenia różnego rodzaju. Szkolenia sprzedażowe, szkolenia z handlu, szkolenia takie osobiste, szkolenia z rozwoju moich mediów społecznościowych. Szkolenia też takie związane trochę z kosmetologią. Czytałam więcej też w tym kierunku, bardzo dużo się dowiedziałam. I naprawdę, słuchajcie, jestem w szoku, ile udało mi się zorganizować w tym roku, jakie certyfikaty przeglądałam sobie, które otrzymałam. No w ogóle szok. Poza tym założyłam sobie, że będę więcej czytać. I udało mi się, jak dla mnie, pobić naprawdę niesamowity rekord, bo przeczytać ponad 30 książek w ciągu roku. Chyba nie zrobiłam tego przez całe moje życie, więc kolejny cel, który udało mi się zrealizować. Postanowiłam, że będę regularnie ćwiczyć. Co prawda w domu, w tym roku chcę wyjść dalej, żeby te ćwiczenia nie były tylko w domu, ale też poza domem. Więc też mam taki plan, właśnie widzicie, taki cel bardziej rozwojowy w tym kierunku. Chcę bardziej zadbać nad swoją sylwetką. No i rzeczywiście te ćwiczenia, no gdzieś tam udało się to wszystko zrealizować z tym takim właśnie planem o dbanie o siebie, o zdrowie, o zrobienie konkretnych badań, sprawdzenie różnych rzeczy, wprowadzenie różnych takich poprawek właśnie, jak na przykład zmiana poranków, zmiana komfortu w tych takich wieczornych, spania, zwrócenie uwagi na... Aha, górka, patrzcie, górka. Więc udało mi się to zrealizować. Poza tym w 2023 też odwiedziliśmy kilka miejsc takich, ja i Massimo, takich małych i większych podróży, które gdzieś tam mieliśmy w planach, więc to też nam się fajnie udało zrealizować. Miałam takie założenia, jak na przykład wzrosty w moich mediach społecznościowych. Tego niestety nie udało mi się osiągnąć. Założyłam sobie konkretne liczby, do których niestety nie doszłam. Ale wszystko przede mną, zobaczymy, jak to będzie w tym roku. A poza tym, słuchajcie, poznałam bardzo dużo świetnych, fajnych osób. Na początku roku rozwijałam mojego bloga, zainwestowałam pieniądze między innymi w to, żeby wprowadzić dużo takich zmian związanych z moją marką. Miałam fajną sesję zdjęciową, poznałam super dziewczyny, z którymi cały czas mam kontakt i z którymi chcę oczywiście utrzymywać kontakt w kolejnych latach. Wpadłam na kilka fajnych pomysłów, które widzę, że też Wam się spodobały. Rozwijałam się trochę w kierunku takim właśnie sprzedażowo-biznesowym, bo założyłam pewien projekt z Krysią, który zaczęłyśmy realizować. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Poznałam wiele świetnych marek, słuchajcie, a w związku z tym, że poznałam świetne marki, też mam świetny kontakt z ludźmi, którzy te marki tworzą. Nawet się nie spodziewałam, że tak to wszystko się potoczy. Zrezygnowałam z wielu współprac, słuchajcie, z takich współprac, które miałam wcześniej i które miałam wrażenie, że one gdzieś sprawiają, że ja się duszę. W sensie to nie było to, co ja bym chciała. Postawiłam zdecydowanie na współpracę długoterminowe i tych współprac w zeszłym roku było naprawdę bardzo mało, takich, słuchajcie, współprac płatnych. Kilka dosłownie marek, z którymi praktycznie cały rok miałam kontakt, stworzyły te marki świetne produkty, gdzieś tam też po części z moim udziałem. No naprawdę, słuchajcie, ten rok był genialny. I jak zaczęłam sobie to wszystko spisywać tutaj w zeszycie i sprawdzać te moje cele, które sobie właśnie założyłam w zeszłym roku, to mówię, kurde, Anita, przychodzi taki moment, słuchajcie, pod koniec każdego roku, że zaczynam mieć takiego trochę doła. Mam wrażenie, że jakoś wszyscy się rozwijają, a ja nie, że jakoś tak stoję w miejscu, że niewiele się zmienia, że gdzieś ten czas, kurczę, ten rok tak szybko przeleciał, tak szybko przeleciał, że nawet nie wiem, kiedy on przeleciał.
I za chwilę znowu zacznie się kolejny rok i mam wrażenie, że jest taka gonitwa. Cała masa, słuchajcie, takich przemyśleń, które zawsze mam na koniec roku, a potem patrzę na to i mówię, nie, no po prostu, ale czym ty się dołujesz? Ale w ogóle, kurde, dziewczyno, ile ty zrobiłaś w tym roku w porównaniu do tego, co było kiedyś? I w ogóle nawet od was zaczęłam dostawać taki pozytywny feedback gdzieś w wiadomościach, że zainspirowałam was do jakichś zmian w tym roku, że zauważyliście te zmiany również u mnie, w sensie, że ja bardziej jakoś tak się motywowałam was, że pokazywałam różne rzeczy, które ja robiłam, które z kolei was motywowały. To jest, słuchajcie, niesamowite. Więc w ogóle cieszę się, że mam ten 2023 rok za sobą, że tyle udało mi się zrobić i osiągnąć, i w 2024 stawiam na więcej. Chcę zdecydowanie powiedzieć bardziej ja, czyli postawić na siebie, nie tylko na taki, wiecie, rozwój związany z życiem, ale też trochę rozwój duchowy. Muszę trochę wprowadzić zmian do mojego charakteru, które sprawią, że będę na przykład częściej potrafiła powiedzieć nie, odmówić, bo też, słuchajcie, końcówka zeszłego roku pokazała mi wśród ludzi, z którymi przebywałam, których gdzieś tam miałam, z którymi miałam kontakt, że jednak, Anita, musisz zmienić trochę swój charakter. I wiecie co, mogłabym tu gadać wam dzisiaj godzinami, właśnie o tych zmianach, o tych planach, ale daję sobie powera, zaczynam ten nowy rok nie jako nowa ja, tylko ta sama ja z zeszłego roku, ale nowe cele, nowe działania, motywacja i dajemy, słuchajcie. Zaczynamy z pozytywną energią nowy rok. When the old one's gone under the knife, and I can feel... Muszę wam to pokazać i chyba... Tak sobie myślę, że co roku wam to pokazuję, ale warto, ponieważ co roku dostaję od was kartki świąteczne. Czy to na przykład w paczkach, które mi przysyłacie, czy też przysyłacie mi same kartki świąteczne. I zobaczcie, ja te kartki wszystkie zbieram. To są kartki z poprzednich lat, które trzymam sobie właśnie. Czekajcie, żeby wam to pokazać dobrze. Trzymam sobie te kartki właśnie tutaj w pudełku. Zaraz polecą tutaj nowe kartki, ale zobaczcie, ja naprawdę wszystko od was zbieram, wszystkie wasze życzenia świąteczne. Takie piękne kartki od was dostaję. Przepraszam was, aż się po prostu wzruszyłam, bo to jest niesamowite, że na przestrzeni tych wszystkich lat po prostu mam tutaj takich ludzi, takie osoby, z którymi można powiedzieć, że stworzyliśmy już sobie nawet taką wirtualną rodzinę. Niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą. Justyna, zobacz. Niektórzy przychodzą, inni odchodzą. O, zobaczcie, nawet mam kartki wielkanocne, żeby nie było. Wszystko trzymam. Wszystkie kartki od was, życzenia urodzinowe. Patrzcie. Mam. Tak, kochani, ja o was zawsze pamiętam. Bo to nie jest tak, że ja coś robię tutaj w internecie dla siebie, bo ja to wszystko robię dla was. I ten kanał jest dla was, po to, żebyście i wy się tutaj czuli dobrze, żeby były tutaj treści, które są wam potrzebne, informacje, których potrzebujecie. No zobaczcie. Mam tutaj też kartki od marek, z którymi współpracowałam. To jest w ogóle niesamowite i lubię sobie właśnie tak po świętach, słuchajcie, zajrzeć do tego mojego pudełka i popatrzeć na te wszystkie kartki, poczytać jeszcze raz te wszystkie życzenia, które od was dostaję. Zobaczcie. Przypomnieć sobie, jakich mam tutaj wspaniałych ludzi. Są tu nawet opłatki. No to jest po prostu niesamowite, że czasami życie się tak układa i poznaje takich ludzi jak wy. No zobaczcie, tu mam na przykład od Shelly kartkę ręcznie wypisaną. Mam, słuchajcie, mam wszystko. Pamiętam o was i noszę w sercu wasze życzenia. Beginning to thought.
jestem właśnie po kąpieli i dzisiaj jest, słuchajcie, ten dzień, kiedy będę sobie robić henne. Bardzo często mnie też pytacie o to, jaką henne używam, jak robię, jak wykonuję. Słuchajcie, zawsze kiedy robię henne do brwi, przypomina mi się, jak byłam na studiach i miałyśmy zajęcia praktyczne. No i oczywiście, kto nas gnębił z prawidłowego robienia henny? Alicja, którą znacie jako Alicję Podolog. A pamiętam, że wtedy Alicja bardzo nam dawała dużo wskazówek, jak to robić, jak nakładać, jak mieszać, jak przygotowywać, później co robić i tak dalej. Ale słuchajcie, tak naprawdę na przestrzeni lat ja już wypracowałam sobie swój sposób nakładania henny i nie tylko. I mam też swoją ulubioną hennę, już wam pokazuję, bo o to właśnie najczęściej pytacie. Ja nie kupuję tych tanich, takich wiecie, proszkowych, które można dostać gdzieś tam w drogeriach, bo u mnie taka henna momentalnie się zmywa. Natomiast ja stosuję hennę od marki Refectosil i to jest ta henna profesjonalna, którą najczęściej możecie znaleźć między innymi właśnie w różnych gabinetach kosmetycznych, jeśli chodzicie na hennę. Tu mam jeszcze stare opakowanie, które cały czas jest w użyciu i zapas, który zawsze mam, żeby mi się nigdy nie skończyła. Słuchajcie, ja używam kolor grafitowy, czyli ten 1-1 chyba, czy jakoś tak. W każdym razie kolor grafitowy, bo czarny z kolei jest dla mnie za ciemny, nie brązowy, bo brązowy daje mi taki dziwny efekt na brwiach. No i co robię? To jest, słuchajcie, henna żelowa, więc ja ją sobie mieszam w kieliszku, wyciskam sobie odrobinę tej henny, następnie dodaję kilka kropli wody utlenionej, później wszystko dokładnie mieszam takim pędzelkiem maleńkim, który mam właśnie do brwi i robi się taka pianka i jak jest już ta pianka tak fajnie zrobiona, wymieszana, no to wtedy nakładam na całe brwi. Powiem wam tak, ja po prostu lecę z henną, nakładam na brwi i jak już mam ją nałożoną, już ją zaraz zobaczycie, to wtedy przy pomocy tych wacików do uszu robię konkretny kształt. Tak jak idą moje brwi, tak robię sobie tutaj kształt, czyszczę dokładnie skórę, no i zostawiam na 15 minut, później zmywam przy pomocy wody i gotowe. I mniej więcej robię tak henne co 2 tygodnie. No, tak to wygląda. Więc słuchajcie, zabieram się za zrobienie henny. W ogóle nie wiem, czy wy tak macie, ale jak z henną to zawsze wiążą się takie śmieszne sytuacje, bo jak na przykład nakładam, słuchajcie, hennę rano w tygodniu, to zawsze, ale to zawsze zdarzy się jakaś sytuacja, że albo ktoś zadzwoni, albo przyjedzie kurier. To jest w ogóle hit. Jak kurier przyjeżdża, no to ja oczywiście w tej hennie muszę mu otworzyć, odebrać paczkę i nawet nie wyobrażacie sobie, parę razy zdarzyła mi się taka sytuacja, że miałam zrobioną tylko jedną brew i przyjechał kurier i wtedy musiałam mu otworzyć taką jedną brwią. W ogóle człowiek zawsze człowiek, kobieta zawsze wygląda, o widzicie, teraz sobie to wszystko tutaj mieszam, kobieta zawsze wygląda ciekawie, jak ma zrobione brwi. To trochę tak jak po permanentnym, zawsze jest taki bardzo wyrazisty, mocny efekt. Wiecie, te brwi wyglądają na takie zrobione, przerobione, oczywiście wszystko później wraca do normy, także jest ciekawie. No dobra, to słuchajcie, mam już prawie gotowe. Widzicie, to się robi po prostu momentalnie. Mieszanie z wodą utlenioną i gotowe. Zabieram się za nakładanie. No i gotowe. Teraz muszę poczekać 15 minut i później będę to zmywać, ale wiecie co? Jeszcze mi się coś przypomniało. Kojarzycie te memy, jak kobieta siedzi u fryzjera i wygląda w tych włosach na przykład farbowanych, kiedy robi sobie pasemka, albo kiedy ma włosy przygotowane, nie wiem, pod sap i tak dalej. Za każdym razem, kiedy robię te brwi, to mam po prostu te wszystkie memy w głowie. No i oczywiście jak idę do fryzjera, to też mi się przypomina, jak wyglądam, jak taka, wiecie, żabka, żmijka, jaszczurka po prostu w tym wszystkim. Genialne to jest w ogóle. Te memy, to jest super sprawa. Dobra, poczekam. Później dokończę moją pielęgnację i będę mieć je z głowy. Today, not tomorrow. There's no time to buy.
so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck.